Bramkarzy było 19, jak powiem szczerze, jak na tak krótki okres tej promocji na naszej stronie, to naprawdę była bardzo dobra frekwencja. Bramkarze różnego rocznika byli, 2003 i 2002 był nawet bramkarz, 2005. Także naprawdę niektórzy bramkarze super wyglądali, byliśmy naprawdę bardzo zadowoleni i myślę, że na pewno nasza współpraca gdzieś z nimi dalej będzie się układała. Podzieliliśmy tych bramkarzy rocznikowo na trzy grupy. Ja wziąłem tą najstarszą grupę zawodników, którzy już mają powyżej 15 lat czy 15 lat. Karol Kurzępa wziął tych jeszcze średnich, a Marcin Zapał wziął tych takich najmłodszych, już tam nie wiem, 10-latków. No i w trzech różnych grupach, w trzech różnych bazach prowadziliśmy zajęcia. Zajęcia trwały gdzieś do godzinki czasu. Naprawdę świetnie to wszystko wyglądało. Profesjonalnie widzimy, że ta Akademia Bramkarska w Motorze Lublin coraz bardziej już przypomina taką prawdziwą akademię, już coraz więcej mamy trenerów, którzy pracują z dziećmi, także naprawdę tutaj mocno działamy i mamy nadzieję, że tą taką dobrą pracę w regionie, no bo pamiętajmy, że Lublin z czego słynął kiedyś? Słynął właśnie z bramkarzy, no tak powiem trochę nieskromnie, nie? Chcemy to odbudować, chcemy, żeby z Motoru Lublin też do reprezentacji nie tylko był Sobczuk, ale również i inni bramkarze też powoływani. Po treningu usiedliśmy razem z trenerami, bo był jeszcze Karol Kurzępa i Marcin Zapał i razem żeśmy po prostu dyskutowali tak naprawdę po tym treningu, kogo byśmy widzieli w naszych szeregach w Motorze Lublin. No i jest, tak wylosowaliśmy 5 czy 6 zawodników, bramkarzy, którzy naprawdę na dzień dzisiejszy prezentują już bardzo wysoki poziom i chcielibyśmy ich zaprosić jeszcze raz, żeby pokazali się, żeby też z nami potrenowali i wtedy zadecydujemy, czy mają ochotę tutaj u nas w Akademii, czy w Akademii i w grupach juniorskich występować. Teraz jest nas 3 bramkarzy, kiedyś tak naprawdę tylko byłem ja i od czasu do czasu pomagał pierwszy bramkarz Motoru Lublin. Teraz już mamy 3 trenerów w 3 różnych grupach wiekowych. Myślę, że zaczyna to wyglądać naprawdę dobrze i profesjonalnie. Bo naprawdę to był ogromny wczoraj sukces, wszyscy byli bardzo zadowoleni i fajnie potrenowaliśmy, rodzice też zadowoleni. Jak na takie warunki, na takie zimno i taki wiatr, no to naprawdę frekwencja była imponująca. Ale na pewno będziemy dalej próbowali i szukali takich talentów do tego, żeby dalej ich rozwijać tutaj u nas w naszych szeregach w Motorze Lublin.